Cześć, 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 witam, nazywam się Mirosław Lubel. Dzisiaj wyjeżdżam do Warszawy na targi Home Life China. Będzie to w Polsce, w Gniadarzynie. Zobaczymy, co się tam będzie działo. Będę miał tam kilka fajnych spotkań. Pokażę Wam ciekawe rozwiązania, które Chińczycy proponują. Ewentualnie zobaczycie, kogo poznałem, z kim zrobię biznes. Będę Wam chciał o tym opowiadać. No i co? Let's go, jedziemy. Zobaczymy, co będzie dzisiaj i co dzień przyniesie. Zatrzymaliśmy się na stacji Moja, bardzo dobra stacja, zawsze jak jadę do Warszawy zatrzymuję się tutaj, bo tu mają dobrą kawę po prostu. A chciałbym Wam zwrócić uwagę na tiry, jakie tutaj stoją. Słuchajcie, zawsze mnie to imponuje, jak jeżdżę po Niemczech, po teraz już w Polsce też, ile tirów jest na drodze. Pomyślcie, jaki to jest stan magazynowy, który jest przemieszczany, jaka to jest skala finansowa i ta skala towaru. Mnie to zawsze fascynuje. Więc kupuję kawkę i jedziemy dalej w drogę i na targach opowiem Wam jeszcze ciekawe inne rzeczy biznesowe. Mam nadzieję, że taka forma Wam też odpowiada i jesteście zainteresowani słuchaniem tego, co ja Wam opowiadam. Pokażę Wam jeszcze naszą nową dziewczynę, to jest Iza. O, będzie teraz kierowała moim samochodzikiem, a ja mam jednak trochę pracy jeszcze innej, więc jedziemy. No i dojechaliśmy. Jesteśmy teraz w centrum wystawniczym TAK. To jest w Gniadarzynie. Widzicie za mną, tam są te hale. Idziemy. Iza będzie ze mną dzisiaj kręciła, łaziła, poznawać. Będzie ciekawej osoby i mam nadzieję, że też będzie aktywnie uczestniczyła w nagraniach. Jak będzie, zobaczymy. Na razie idziemy tam. China Home Life Poland 2023. Słuchajcie, jesteśmy w Chinach. No nie, nie jesteśmy w Chinach. Jestem tylko przed tablicą. Żeby wejść tutaj, to musiałem sobie coś takiego załatwić. Dostałem bilet za darmo. Wcześniej się zarejestrowałem przez adres e-mail i dzięki temu mam po prostu wejściówkę. Teraz wchodzę. No jesteśmy, słuchajcie, i pokazujemy, co mamy na dzień dobry. Na dzień dobry mamy urządzenia budowlane. Słuchajcie, pierwsze wrażenie, jakie tu wszedłem na te targi. Co to są za targi? Targi są typowo jakby dla ludzi, którzy chcieliby importować z Chin różne rzeczy związane z domem. Maszyny budowlane, jakieś panele fotowoltaiczne, klimatyzacje, etc., etc. Zobaczymy, co jeszcze. Ale ogólnie chyba to jest związane z domem. To, co jest za wyposażeniem domu. Więc są to targi właściwie specjalistyczne, skierowane dla importerów do nawiązania relacji biznesowych. Jeśli chcecie takie targi mieć za sobą, to musicie przyjeżdżać właśnie na każdego roku China Home Life Poland i myślę, że jeśli jesteście przyszłymi importerami, to tutaj nawiążecie bardzo ciekawe relacje biznesowe. Nowy kontakt będę robił, to jest N z Chin. I mam nadzieję, że będziemy handlować wagami. Właśnie rozmawialiśmy na temat zakupu. Uwaga, zapalniczek. I pan powiedział, że oczywiście nie ma problemu, możemy kupić. Ale uwaga, na kontenery. Co to znaczy na kontenery? No, czyli zamawiasz towar pełen konteneru towaru. I jak płacić? Trzeba najpierw zrobić zamówienie, później wpłaca się 50%, przynajmniej w tej firmie. Oni wysyłają kontener. Po przybyciu do portu my musimy dopłacić jakby na ich konto bankowe i dopiero wtedy jest towar zwolniony i odprawiany do Polski. My name is Tania. Tania, and you? Yes. Ken. Ken, ok. A nas znacie, słuchajcie. Tu kupujemy herbaty. Także dogadaliśmy się. Hello.
Co mogę powiedzieć o tym spotkaniu, które właśnie się odbyło i właśnie się kończy, bo tam jeszcze nasza koleżanka Iza rozmawia, dopina te kontakty. Bardzo grzeczni ludzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie cenowo i zobaczymy, jak to będzie z dostawami, czy będą lojalni, w porządku, solidni przede wszystkim i że ich produkty będą bardzo dobre. Zamówiliśmy próbki, zobaczymy, co nam wyślą i będziemy testować i mam nadzieję, że będzie ta herbata bardzo dobra. A czy dobra? Ocenicie wy sami, jeśli będziecie kupować to właśnie na naszym sklepie twojezdrowie24.pl, też na sklep, dla przypomnienia. A jeśli chciałby ktoś kupić jakiś fitness, no to proszę bardzo, tu mamy firmę, która produkuje różne urządzenia dla klubu fitness. Ten dział, co tu jest, to jest typowo budowlane, narzędzia budowlane, ale powiem wam, bardzo dużo to jest takich albo podróbek, albo firm, które produkują dla dużych marek, bo te narzędzia są bardzo, bardzo podobne do takich marek jak Hitachi czy Bosch i tak dalej. Czy są te same, nie wiem, ale podobne na pewno. I co ciekawego znalazłem jeszcze, słuchajcie, znalazłem tutaj fotowoltaikę, która można by było importować, ale na kontenery i ja chyba nie chcę tego już robić. W każdym razie tą herbatę, którą oglądałem tutaj, to zastanowię się. Mamy fajne niespodzianki, taki coś do pakowania, nowość. Mam nadzieję, że się dogadamy i zobaczycie, co to jest. Nie chcę się dzisiaj opowiadać o tym, ale jak to będziemy mieli, to oczywiście wam zaraz to pokażemy. Powiem wam tak, ogólnie duży chód. Jeśli chcecie zrobić biznes, to tylko na zasadzie dużego hurtu. Nie są to targi dla detalistów, są to typowe targi hurtowników. Dzień dobry, słuchajcie, na tych targach poznałem nową panią. Narodowość chińska, obywatelstwo polskie czy chińskie? Chińskie też obywatelstwo, ale posłuchajcie, jak pani mówi po polsku, to jest kosmos. No jak pani ma na imię? Weishong. Tak. Ale mieszka pani w Warszawie, prawda? Tak. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że z tą panią coś dogadam się i będzie fajnie. Biznesowo, może. Może być. Może być. Tak. Czy może na piknik taki, żeby schudnąć? Żeby schudnąć? Tak. Okej, no. Bo będę sobie kwiecianie. Na celulitis też? Tak, celulitis, właśnie. Celulitis, okej. Okay. Tak. Czuję. Tak. Tak. Uchyla. Hej. I czerwony placek. Jak widzicie, produktów to tu różnych jest, od ubrań, po jakieś zioła, elektronikę, wszelkiego rodzaju, nawet porcelana, które za chwilę wam pokażę. Ludzi nie jest za dużo, widocznie nie są to targi takie, które normalny Jan Kowalski by tutaj był zainteresowany przyjściem, ale są na pewno osoby, bo jednak przychodzą i chcą kupować. Widzicie, za mną tu są właśnie takie porcelanowe rzeczy. Więc są naprawdę różne rzeczy. Tu są jeszcze jakieś dla piesków, chyba dla zwierzaczków. No, możecie to wszystko kupować też przez Alibaba. Ten portal internetowy to jest taki duży sklep, jeśli ktoś nie zna, musicie zobaczyć. No, ale tu przyjeżdżają osoby, które bardzo zależy na tym, żeby wejść do Europy. Więc jak zawsze mówię, oglądajcie targi, jeździcie na targi, sprawdzajcie, co tam jest ciekawego. A być może dowiecie się bardzo ciekawych rzeczy. Ja się dzisiaj też dowiedziałem parę fajnych rzeczy i mam nadzieję, że z tego zrobię biznes. Słuchajcie, poznaliśmy fantastycznego człowieka. Jest to człowiek, który tutaj jest przedstawicielem rzeczy fitness i taki wędkarski, bardzo fajne rzeczy. What's his name? Kimi. Kimi, it's Kimi. Bardzo fajnie z nim porozmawiałem, dużo nam powiedział i mam nadzieję, że też będziemy robić z tym człowiekiem biznes. Thank you, Kimi. Thank you.
dowodziłem i myślę, że na dzień dzisiejszy już jest wystarczająco, więc mam nadzieję, że relacja Wam się podobała. Dajcie subskrypcję, dajcie łapkę, udostępnienie, komentarze. Dawajcie wszystko, co uważacie, że powinniście dać, a jeśli nie, to trudno. W każdym razie zachęcam do oglądania kolejnych materiałów. Mam nadzieję, że mnie śledzicie i wykorzystujecie tą wiedzę, którą Wam tutaj przekazuję. I zachęcam do oglądania moich vlogów, bo to są vlogi. Zachęcam do oglądania moich relacji z różnych miejsc. A za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że się Wam to podobało. No słuchajcie, teraz już naprawdę po pracy, tylko jako dodatek Wam powiem, takie targi bardzo męczą. I co Wam powiem? Jeśli macie chodzić codziennie na targi, to zawsze radzę iść odpocząć i nie balować, ale wiem z doświadczenia, że jak myśmy jeździli po świecie, to jednak zawsze była kolacja, jakiś drink i do późna w nocy, a później na drugi dzień na targach człowiek był zmęczony, więc ja odradzam, ale rób ta co chce ta. Siema!